Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na genialne śniadanie, pyszne, szybkie i zdrowe, mianowicie szakszuka. Jest to idealny sposób na czyszczenie lodówki, kilka składników, a macie naprawdę coś przepysznego. Na samym początku, zanim zaczniemy przepis, chciałbym pozdrowić serdecznie mojego pierwszego wspierającego, którym jest Tonio. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wsparcie. A teraz nie przedłużając, zabieramy się do pracy. Przygotowanie przepisu zaczynamy od posiekania cebuli. Cebulę przekrawamy na pół i kroimy w takie półplasterki. Cebula pokrojona, teraz przechodzimy do posiekania drobno czosnku. Będą nam potrzebne dwa ząbki. Możemy sobie rozgnieść delikatnie taki ząbek i teraz kroimy najpierw plasterki, a za chwilę sobie posiekamy już na bardzo drobno. Na patelnię trafia masło, musimy je sobie teraz rozpuścić i podsmażymy cebulę wraz z czosnkiem. Jak widzicie, cebula jest już pięknie przyrumieniona. Teraz musimy wlać sobie pomidory. Ja używam pomidorów takich z puszki, już obranych oczywiście. Wy, jeżeli takich nie macie, możecie sobie użyć normalnych, świeżych pomidorów. Oczywiście najpierw obierzcie je sobie ze skórki. Żeby to zrobić, wystarczy sparzyć je wrzątkiem, a następnie skórka sama będzie odchodzić od miąższu. Tak więc pomidory są dodane, od razu sobie delikatnie już to przyprawmy. Odrobina cukru, żeby zniwelować kwasowość pomidorów. Odrobina również soli i świeżo mielonego czarnego pieprzu. Ja dodaję również szczyptę suszonego tymianku. Polecam Wam również spróbować wersję z kminem, czyli kminem rzymskim, też na pewno Wam zasmakuje. Są to ciekawe zapachy i smaki. Wszystko teraz jeszcze podgrzewamy około 2-3 minutek, a następnie będziemy przechodzili do dalszej części przepisu. Moi drodzy, spójrzcie, pomidory bardzo ładnie już nam się tutaj rozgotowały wraz z cebulą. Na sam koniec jeszcze do tego wrzucamy sobie masło. Około jednej łyżeczki, wszystko jeszcze ze sobą zamieszamy, około minutki podgotujemy i dodajemy jajka. Wszystko bardzo dobrze nam się razem połączyło. Teraz, moi drodzy, musimy sobie zrobić miejsce na jajka. Delikatnie sobie robimy takie dwa dołeczki, bo właśnie dwóch jajek będę tutaj tylko używał. I teraz w te dołeczki będziemy wbijali sobie jajka. Jajka oczywiście wcześniej sprawdzamy, czy nie są popsute i teraz delikatnie umieszczamy jajka w tych kieszonkach. U góry jeszcze sobie delikatnie solimy, pieprzymy. Jajka teraz muszą nam się ściąć, możemy sobie przykryć jakąś pokrywką. Na 2-3 minutki, myślę, odstawiamy sobie na grzanie i mamy gotową szakszukę.
Szakszuka jest już gotowa, ale najpierw zanim podamy, pokrójmy sobie jeszcze szczypiorek. Szczypiorek, tak jak zawsze mówię, należy do tych ziół, które musimy sobie posiekać bardzo drobno albo bardzo grubo, żeby były najsmaczniejsze. Myślę, że tyle wystarczy. Posypmy sobie obficie całą naszą szakszukę. Zobaczcie, jak pięknie to się prezentuje. Jest to idealny sposób na śniadanie. Tanie, proste i bardzo szybkie do przygotowania. Wystarczy kilka składników. Tak jak widzicie, można powiedzieć, jest to takie czyszczenie lodówki. Jeżeli nie musicie robić oryginalnej szakszuki, możecie dodać sobie również jakiegoś mięska, jakieś kiełbaski i też będzie pysznie. Do takiej szakszuki polecam Wam jakieś pieczywko. W moim przypadku jest to bagietka. Kroimy sobie kilka kromeczek. Pod skosem fajnie wyglądają. Myślę, że 2-3 na taką porcję do jednej osoby będą wystarczające. Możemy sobie jeszcze lekko zgrillować, stostować, posmarować masełkiem i zajadać. Ja sobie posmaruję masłem bagietkę. Zawsze nada to dodatkowych smaków i aromatów. Ma to być pożywne śniadanie. I teraz takie kromeczki proponuję Wam ułożyć je gdzieś z boku, tak żeby nie przysłonić ani jajek, ani tutaj za bardzo tego sosu pomidorowego, który jest naprawdę bardzo pyszny. Tak jak mówię, nie jest to nic trudnego. Smacznie, zdrowo i domowo. Na samym koniec zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. W komentarzu dajcie mi znać, czy chcecie więcej przepisów na śniadania. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku, a Wam teraz życzę smacznego.